Cześć, witam Was bardzo serdecznie w innej formie niż zawsze, bowiem lecę do Chorwacji. Z dnia na dzień kupiłem bilety. No, jestem po sesji. Już teraz się dowiedziałem godzinkę temu, że zdałem wszystko, więc sesja zdana, szósty semestr zakończony. No i dajcie znać, jeżeli teraz to włączyłaś, dajcie znać. Myślę, że to będzie nie o tyle taki zwykły vlog, a pokazujący, jak wygląda Chorwacja w trakcie, zaraz po tej największym lockdownie i w trakcie pandemii, no i jak to się wszystko przedstawia, cały ten lot, jakie są procedury. Myślę, że to naprawdę będzie bardzo ciekawe. No i też jestem jedną z pierwszych osób, które będzie leciało nie sprawie, tylko tymi rejsami lot na wakacje. Także no ciekawe, czy w ogóle odlecimy. Mam nadzieję, że tak, za ponad 2 godziny powinniśmy być już w samolocie. No i mam nadzieję, że napiszecie, że wam się takie podobają vlogaski. No też nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc no dajcie znać w komentarzach. Pakowałem się w plecak, bo jest tylko podręczny, hashtag tanie loty. Ale się udało. Klapki są, spodenki są, alkohol na miejscu, także wszystko jest. Właśnie to jest pierwsza ta. Rozmawiałem z ludźmi na lotnisku, że to jest pierwszy taki etap, znaczy etap. No tak to wygląda po prostu, jakby żeby wejść w ogóle, to trzeba mieć maseczkę i dezynfekować ręce. Nic o rękawiczkach nie mówili, także to jest ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na lotnisku w Splicie. No a nie powiedziałem, gdzie do tej Chorwacji. Lecę do Chorwacji. Lecimy do Splitu. Także mam nadzieję, że będzie fajna podróż. Fajnie będzie można pokazać, czy na miejscu w ogóle są ludzie i czy ktoś zdecydował się na podróż. No bo to jest początek wakacji. Spontan trip totalny, z dnia na dzień kupione bilety, ale myślę, że właśnie takie podróże są najlepsze. Jeszcze tylko dostarczam bluzę dla Kosiorka, także pozdrawiam cię. Bluza w środku, zapakowana paczuszka. Od razu lokowanie można zrobić. Firma moja odzieżowa. Pewnie dużo osób będzie oglądało tego vloga, będzie ciekawa, jak wygląda Chorwacja. Także moja firma odzieżowa, możecie sobie sprawdzić. Link jest w opisie. Potężny port, Świdnik Lublin. Jak tu nikogo tu nie ma. Nikt nas nie wita. Nikogo nie ma. To sami w samolocie będziemy coś czuli. Tutaj? No. Musi być dobry vlog, jestem, wiesz, profesjonalnym vlogerem. Pamiętam, kojarzy mi się z tej. Na WhatsAppie pisał chłop, że jechał jakąś Astrą bez piwa. Astrą bez kli... A, i co, nie wpuścili go przez temperaturę? I od razu poszedł tą temperaturę mierzyć. Patrzcie, dezynfekcja wszędzie jest dotykowa, żeby wejść w ogóle. Żeby wejść w ogóle, to wiadomo, maseczka i dezynfekcja plus musicie zmierzyć temperaturę nadgarstkiem, to jest ciekawe, bezdotykowo to się mierzyło. To znowu? Ceny jako tako. Szubróweczka. Kora dębu, ty piłeś to? Kora dębu nie. No. W ogóle Krzysztofa to już znacie z dwóch vlogów z JM-u. Tak. My szybki spontan dzisiaj. Sheridan, Jager, jaka cena? Ty nie ma w ogóle ceny chyba. 58 zł? To jest chyba dobra cena bardzo. Jakie Majestra? No, nie, w sumie nie wiem, ile on kosztuje. Myślałem, że on Też to nie wiem, jest... ale chyba z 4,5. Wiem, że na pewno coś jak łycha, ale tak o. A Finlandia? Ceny. Ceny są umiarkowane. Jest na płycie, więc polecimy. Panie mówi, samolot jest na płycie, proszę się nie martwić. W którym roku oddawali lotnisko w Lublinie? Nawet to jeszcze nie jest takie zniszczone wszystko. No nie mam pojęcia, ja od ciebie 1,5 metra muszę. A w sumie ciekawe, jak my lecimy i tak razem, to chyba możemy sobie siedzieć razem. Nie wiem, jak to jest. Wszyscy w maskach, zresztą wiadomo, znaczy by tu nie siedzieli, ale... Dziwny obraz taki. Ludzi nie widać, maski tylko. Teraz to jest, dzisiaj jest chłodno. Znaczy tutaj to klima jest. Ale ty właśnie weź, właśnie jak w Chorwacji oni mieli te ograniczenia, teraz znieśli. Tylko tam w sklepach chyba trzeba. Maski? No, ale tak to nie trzeba chyba. Tak jak u nas. Ale weź tam 30-35 stopni i łaź w tym. No szok. Lipa, nie? Lipa. Ja tu odstępy zachowuję. Profesjonalnie stały. Bo tu my odlatujemy z tej deszczowej Polski.
A wy jak tam? Zawsze każdy tak mówi. A wy jak tam w Polsce? Ale super ten. Pogodę, ty, z Ukrainy ktoś przyleciał. I w takich momentach musiał sobie szybki zoom zrobić. No, ukraińska flaga. Kurde, jakie te. Wszędzie są jakieś banery. Dezynfekuj łapki, ten, wszystko. Dobrze Krzysiek mówi, sprawdziliśmy pogodę, że nie będzie, będzie padało, więc uznaliśmy, że no po prostu pojedziemy, nie? Parę dni, troszeczkę się oderwać. Nie no, ja po tej sesji to jestem taki zrypany, że to głowa mała. Ale mały ten samolocik jest. To jest Embraer, czy co to jest? Ja się nie znam, panie. Lub pod poprzedzającym fotelem. Dobra. Czyli jednak się udało. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Kupiliśmy bilety. W sumie to chyba zrobię kosztorys całej podróży, bo to też ciekawe. Ale było ryzyko, że nie poleci. Recenzja. Jestem ciekaw, ile ludzi będzie w Chorwacji. No zobaczymy, to będzie najciekawszy punkt tego vloga, czyli ludzie są w Chorwacji. Nie mam pojęcia, jak czego się spodziewać. Tak, no. Ale zobacz, jest miejsca w opór, to nie jest, słuchajcie, low cost. To jest test 1,80 m. Zacharem nie jestem, więc nie zrobię, ale dwumetrowca, ale myślę, żeby się zmieścił. Bezproblemowo. Oferta. Interesuje zawsze ludzi, jakie ceny, jakie tego. A dwumetrowiec z tyłu by się zmieścił, czy nie? Nie wiem, trzeba zobaczyć. Proszę Państwa, po osiągnięciu wysokości przelotowej rozpoczniemy serwis. Bezpłatnie oferujemy wodę, słodką drożdżówkę i przekąskę. To jest lot. Zachęcamy również do skorzystania z dodatkowej oferty płatnych napojów i przekąsek. Ale słuchajcie, na tym, na dole było mega brzydko nad Dublinem. Nie wiem, odlecieliśmy ileś tam. Jest mega ładny. Dostaliśmy kwestionariusze na temat zdrowia. To jest pewnie chorwacki, bo jest po chorwacku i po angielsku. No i tu taki standardowy, to już żeśmy wcześniej go widzieli. Także jakby ktoś leciał, to weźcie długopis ze sobą. Ale już się obróciło, no strasznie. O, teraz jest dobrze. Pokaż drożdżówkę. Naprawdę dobra drożdżówka. Zrobię zdjęcie i siarce. No człowieku. Jest bez konserwantów. Teraz takie drożdżóweczki. W szoku jestem. Myślałem, że tylko batonik będzie jak zawsze. A tu drożdżówęcje. Nie widać, że się uśmiecham nawet. Nie, po oczach trochę widać. Rzeczy, które dostaliśmy, woda pół litra, niegazowana, Grzesiek, już w Słonce Polo nie ma i na lotach międzynarodowych jest teraz drożdżóweczka, więc bardzo, bardzo fajnie, podpisali pewnie jakąś umowę w tym roku, popytałem stewardess, także git. W ogóle pierwszy moment, kiedy mogę pokazać się bez... Drożdżóweczka testuję z jabłkiem. Jest naprawdę dobra. Czekaj, bo ja po głowie chcę. Proszę Państwa, podążając szlakiem do Splitu, skosztowałem owej drożdżówki. No, także normalnie mówiąc, dobra, bardzo dobra. Jadłeś jeszcze. Data spożycia do jutra, więc. Mam nadzieję, że to świeże. No nie, no fajne, dobre. Czuć, że pieczone przed chwilą.
przed wejściem na pokład. No i szybko minęło. A zastanawiam się, co to jest to. Wiatraki chyba to jest. Ale tak jakaś ścieżka jest, nie? Wow, śmiesznie to wygląda z góry. Na początku myślałem, że to jakiś... Tor? Nie, to myślałem, że w telefonie twoim jakiś... A, nie, no to jest jakiś... Nie wiem. Projekt tatuażu, wiesz. Tatuażek? Sentino tatuażek. Szczerze, że jechać teraz tak 14-15 godzin, a polecieć godzinę 45, no to jest, nie wiem, różnica nieba a ziemia, naprawdę. A też paliwo też kosztuje. W sumie amortyzacja samochodu też kosztuje, zrobić 3000 km. Ty mówisz ile? 1500 gdzieś. A, no 1000 około złotych, no minimum. Ja tak liczyłem nawet u mnie 1100. Albo nawet więcej, trochę zależy jakby kosztowało. Teraz paliwo potaniało, to jest trochę taniej, nie? Nie wiem, czy jest sens jechać serio. Przecież jechałem i do Czarnogóry i do Chorwacji samochodem i teraz, ale nigdy nie leciałem do Chorwacji samolotem. I teraz, no nie była ziemia jest, nie? Ale ślicznie teraz widać. Dobra, szanowni, jeśli na przykład się otworzyć ten, nie? Kurna, ale żary uderzył, nie? No, to jest jedyne uczucie. My wychodzimy z tego samolotu, gdzie klimka była. Masakra. Ale nigdy nie odczuwałem aż takiego ciepła. Nie. Serio. W Polsce ani razu jeszcze nie było tak ciepło, pomimo, że jest lipiec. No jest gorąco, kurna. A teraz zobacz, że słońce zaszło. Jest cień. Taka jest różnica temperatur, że aż zimno jest, jak się wchodzi. Serio, to jest niesamowite. Także słuchajcie, sezon, my króliki doświadczalne, sezon się dopiero rozpoczyna. Dwa loty, tak jak i w Lublinie. Dobra, spadamy, co? Szukamy tego busa. Musimy teraz znaleźć ten, znaleźć autobus, który nas zabierze do Splitu, bo robimy wycieczkę. Trzeba trochę się integrować. Lokalnym busikiem. Tylko lokalny transport. Tylko lokalny transport. Na piechotę. Ty ile ty czasu szedłeś? Półtorej godziny. A to nie tak długo w sumie. Czy my dobrze wychodzimy? Tu jest parking. Tu jest przystanek bez kitu. Tak, my słuchajcie. My słuchajcie ten. Był ten shuttle bus dostępny, bo on jest jakoś. Dostosowany, ja czytałem wcześniej, do przylotów, a jest dwa dzisiaj przylotów, czy tam odloty. Więc mało, ale publiczny transport, musimy tu integrować, musimy tu poznać troszeczkę kultury. Wiesz, co chodzi. No ten przystanek taki, powiem ci, jak na przystanek pod tym, pod lotniskiem, to taki Januszek trochę. I tu nikt nie czeka w ogóle, ty. A, czyli ten shuttle jeździ po prostu airport, główna pętla tam. No, ale ten publiczny, to jest gdzieś przy ulicy, musi być przy ulicy stary publiczny transport, no na 100%. O, local bus, czekaj.
No. 37. No kurwa, pojechał teraz. Idź, pizdo. Tak by się zdołał. No tak by... Ja bym właśnie dobiegł. Dzisiaj o. My dzisiaj na robocie. Przyjechaliśmy trochę zarobić grosza do Chorwacji. Zaraz za łopatę. 17.20. A która jest godzina? 14. Za 6 minut? Tak. Przed chwilą on jechał. Ale nie wiem co to za... Jak on przed chwilą jechał? No on jechał stamtąd w tamtym kierunku, więc mi się wydaje, że to trzeba gdzieś tam pójść, ale... Bo on jechał stamtąd na pewno. Ale nie wiem w którym kierunku. Znaczy no jechał w lewo, ale nie wiem czy do Splitu. Krzysztof? Krzysztof na przygodzie. Ty, my stoimy na drodze. Przejedzie tędy? Kurna, calculator, człowieku. Info dla osób, które chcą publicznym transportem z lotniska się dostać do Splitu. Zapłaciliśmy 17 kun od osoby. Czekaliśmy ile? Czekaliśmy z 20 minut? No nie wiem, jakoś to od szybko, ten co 20 minut on chyba jeździ w ogóle. Jak żeśmy wychodzili z lotniska, to ten bus właśnie nam uciekł. Nie wiedzieliśmy, że to jest ta linia w ogóle. Się potem zgadaliśmy z innymi Polakami. No i linia 37 jakby. To musicie wziąć. 17 kun. Taksi za 20 euro. Chciał koleś nam sprzedać. 20 euro, 75 zł. Kun by było ze 180. To już jest na 150 na temat. Także jak chcecie tak szybko, to w ogóle nie ma problemu w ogóle. Nie ma problemu. Wcale nie ma problemu. Nie ma żadnego. Zobacz. Tu jest napisane wolne pokoje. Ja trochę chorwackiego znam. No co ty? Co tu pisze? Ale jest studencki market, zobacz. Czy ja busa trochę pokażę? Świat prostych barw. Ja widzę bardzo prostych barw. Busik w bonus CTM-ie. My sobie siedzimy, myślimy, że kilometr dalej dojedziemy. Tu wszystkie busy są. Więc to tu. Kilometr ile? 200 teraz z bucika? Tak, tak. Dobrze, że nie w pełnym słońcu byłem, umarł. W którą stronę? Czemu my założyliśmy czarne koszulki, ty? Co? Czemu my czarne koszulki założyliśmy? A nawet nie gadaliśmy o tym. O, tu kiosk ruchu. Zastanawialiśmy się, czy tutaj mają piesi pierwszeństwo, czy kto to ma pierwszeństwo. Ale ten, no okazuje się, że jeżdżą wszyscy jak chcą. Nie no, ale żeśmy tak się czaili i kobitka się zatrzymała, jechała 60-70 i się zatrzymała do zera i żeśmy sobie przeszli, nie? Kibnęliśmy głową, że dzięki. Ale no ciekawe, nie wiem, no trzeba poczytać, bo to jest ważna rzecz, takie przechodzenie przez przejście, żeby sobie krzywdy nie narobić. A jak jest ruch duży, teraz sobie mało samochodów jeździ, ale kurna, to jest, powinno być najważniejsze. Sytuacja z bo nie można mówić. Tu nie widać w ogóle nic, że jest coś, jakiś problem. Nikt nie łazi w masce. W sumie chyba nie trzeba, no. O, zobacz, znowu ten bank. Oni są jakimiś kozakami. Monopol. No. Nikt nie chodzi kompletnie. Nie wiem, czy widziałem jedną osobę. No, teraz się rozglądam po wszystkich, których widzę naokoło. Nikt nie ma maski. Ale chyba też na zewnątrz oni już nie muszą. Prosto cały czas musimy iść teraz. Jakby ktoś chciał się ściąć, to 45 kun. 70-80 kun. Już ty na kunach przeliczasz? Ile w Polsce kosztuje? No tak. Kozak. O tu panowie, coś tego. Ile jeszcze metrów? Ale daleko jeszcze? 650. Daleko jeszcze, tato. Stabilizacja działa? Działa. Także no ten busik przyjemny, klima była. Bo to jakaś polityka jest grana. Za polityku bez Ali. Jakieś wybory może były samorządowe. Ciekawe. W ogóle ciekawe, czy jest lipa, jak będę trzymał telefon i nagrywał. To sprawdzimy zaraz, czy będzie problem.
Myślę, że każdy ma to gdzieś. To też jest inaczej telefonem nagrywać. A jakbym latał z szanką, to jest od razu co, tego, ściam tego. A telefonem tak każdy myśli, że o, tak dla siebie, czy coś. Właśnie na tym bez panu zauważyłem. No on ma problem właśnie, bo on ma sprzęt dobry. I to właśnie, wiesz, niektórych ludzi płaszczy. A jak idę z telefonem, to nawet ludzie nie... Może ja coś sobie klikam, nie? Także to jest dobre według mnie. To jest akurat plus. To jest akurat duży plus. A ten język to już jest w ogóle niepodobny do polskiego. Jeszcze czeski czy coś, czy słowacki. To jeszcze trochę. Ale chłodno, nie? Między budynkami jakiś cień. To by było takie. O, patrz, niemiecki jakiś turysta. Erka. Taurek? Myślę, że na lotnisku to dlatego. Było tak ciepło, bo jednak tam. No tak, znowu chyba jakiś Niemiec, ale nie jestem pewny. A zauważyłeś, że oni nie bardzo mało osób ma te nowe blachy? Bardzo mało osób. Tylko, no, tylko no, ma z lewej Unii. Zobaczcie, to o tym mówię. A to są starsze samochody i dlatego w sumie. Ale zobaczcie, jak oni nie dbają o auto w ogóle. Nie dbają? No a co, dbają? Bo to musiało być świeżo rejestrowane, znaczy świeżo. No Unii wiesz ile, w które? W 13, 14? No zobacz, jak audycja wygląda Niemca. Od razu lepiej. Czemu po parkingu idziemy, ty? Dawaj na prawo, bo tu wieś robimy. From Poland! But your car is very good. Thank you. Very good car, man. Where? Wow! Thank you, man! No i to jest na intro, od razu bierzesz takie rzeczy. Mm. Ciekawe, nie zrozumiałem do jakiej firmy, on chyba powiedział firmę. Ale na pewno był jakimś nawigatorem. No, i że portowe miasta. No kiedyś to było, znaczy teraz to też pewnie działa, nie? Ale... Ale super, nie? Ty wiesz ile lat? Ja myślałem, że on nie chce, żeby go nagrywać, a ty też tak myślałeś? Nie, nie, od początku wiedziałem, że... Tak? Ale myślałem, że będzie przypał. Czy przypał? No, że nie chce. Ale to moje zdjęcie zło. No, to jest dobre. To jest świata, prawda? Właśnie, a to było nawet w tym samym kolorze chyba to auto tak, było. Tak. To na bookingu trochę inaczej wyglądało. Nie, no trochę to inaczej wyglądało na zdjęciach, ale może się ten tylko idzie. Ej, to, a to nie jest to tu po prawo? Gdzie te auta stoją? Nie, po lewo. Po lewo? 150 metrów. I trzeba skręcić w lewo? Tak. No, bo tam wiem, że jedno auto chyba stało na zdjęciu. A swoją drogą to wzięliśmy tylko dwa noclegi, a dwa będziemy szukać tak na Jana. Według mnie jak ogarniemy co i jak, to będzie jeszcze taniej niż przez pośredników, przez internet. No ale zobaczymy. Kurczę, siedzi mi w głowie ta sytuacja z tym dziadziem. Mega fajnie. O, to był jakiś kot był chorwacki. Inne koty mają? Uciek. Nie jest. A jak się inne koty woła za granicą? Kici kici? Nie wiem, wolę psy. Halo. Wolę pieski. Nie, że to wygląda. Ładne perfumy miała. Bo ten ktoś samochodem wjeżdża? Olo, obczaj. Takie 70% idzie. No. To się nazywa kociuby, ale to jest mega stare chyba. Nie znam się na chodnikach. Wiesz coś na ten temat? Nie wiem. Coś mądrego byśmy powiedzieli, a nie. Tutaj teraz czy gdzie? Cholera, nie wiem. Chyba tu. Teraz się dowiem. Ty, a może tu czynnik nawigacji już nie działać za bardzo? No te uliczki są przekodackie. No dobrze. Działa ci? Jak się przesuwa, to działa. Słuchajcie, wpada ziomeczek i mówi tak. Tu jest wszystko, gitarka, wszystko jest, lodóweczka. Chcieliśmy żelazko, jest żelazko, telewizorek, łazienka. Wszystko jest git, ale mówi do nas tak. Nasze paszporty, musi zdjęcie zrobić. Ja mówię, już chwilówki bierze, na pewno. Ubociana zaraz będzie się dorabiał. I ja mówię, czemu? No i on zadzwonił do siostry, bo ona nie gada w ogóle po angielsku. I ona powiedziała, że
Muszą każdego chyba, nie? Od dwóch lat, tak, od dwóch lat, rok i jeszcze rok wcześniej, każdego muszą robić zdjęcia, wysyłać i potem dopiero ogarniają, jakby to usuwają to, nie? Spoko, mają bardzo dobre opinie, bo żeśmy zarezerwowali, bardzo dobre opinie mieli, ponad 9 ocena na 10, no i z 250 opinii, więc wątpię, żeby brali kredyty na nasze te, na nasze dane, ale no taka dziwna sytuacja. Ja to sprawdzimy to zaraz, nie? W necie. Bo to ten. Klima jest i to dobrze chłodzi bardzo, bo jest aż zimno, jak się rękę nawet podstawi na pół metra. W ogóle T.com, czyli co, mają T-Mobile jakiś net. Co uczysto jest, elegancko, schludnie. Żelazko nowe. Tego. Łazienka. Jakiś boiler nie za duży. Jest papier, także super. Jest jakiś ręczniczek, jest drugi ręczniczek, jest trzeci ręczniczek, więc spoko. A to, co to będzie? A nic, to jest jakieś takie... jakieś takie coś. Nie, to jest boiler. Ty, ale kapcie są, czaisz? Papucie są? No są papucie. Ty, a co z kranem? A są z papucie, nie wiem. Pewnie gdzieś można oddać ewentualnie. Patrz, ale są szampony, tak jak pisali. I co to jest, o to? Sprawdźmy. Grzebień nawet jest, ty. No co, spoko. Spoko, spoko. Jak na dwie noce. Do czego mamy dostęp? Kurde, tu jeszcze jakiś mężczyzna. A co? A na górze jest chyba drugi ten jeszcze, wiesz? Ale czysto jest, no naprawdę. Na te 9 ponad to jest warte grzechu. Villa Capo się nazywa, jakby ktoś chciał. Nie wiem, może reklamkę zrobimy. A jak nam nie ukradną danych, oczywiście. Nie no, git, dostaliśmy normalnie rachunek. Ty, on nam zostawił normalnie rachunek, nie wiem czy widziałeś. No. Ale tu jest 800, tu jest 600, nie wiem co tu jest grane. A, discount, 25% rabatu, widzicie? Dlatego taniej mieliśmy. Znaczy no, taka cena była w sumie. Ale nie no, to jest legit, jeżeli oni coś takiego wystawiają, to jest, ja myślę, tu Zagrzeb, to jest jakiś taki, myślę, ich dokument, ich rachunek. No, invoice, to są fakturkę. By była. O, jest ten. Do dezynfekcji. Bardzo fajnie. Jest mapa. Jest wszystko. Miała być herbatka, kawka. Nie wiem. Czy jest? Chyba nie. Także tylko tyle jest. Co miało być, a nie ma. Ale to myślę, że do ogarnięcia zawsze. Majster klepka jest, człowieku. Sprasowanie. Jest elegancko. Pół godziny później. Ale żelazko dobre. Tylko wody nie było. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy jest woda. Ja tak już załatwiłem jedną koszulę. Pozdrawiam cię, Martyn. Jest, słuchajcie, taka chillera, że to jest... Zobaczcie, o. Palenki. Kurde, no piątek w sumie, nie? Więc tu się dzieje wszystko. Ale jest ciepło, masakra. Patrzcie, jaki odpływ jest. Dopiero żeśmy sprawdzili wodę. Zobaczcie, tam sobie grają, nie wiem, wody jest po kostki.